Siemanko. Dzisiaj powiem Wam o tym, co można zrobić ze starej szlifierki kątowej, która odmówiła posłuszeństwa. Wiadomo, że jeżeli ktoś nie pracuje na budowie, tudzież w warsztacie ślusarskim i nie kupuje sprzętu do zastosowań profesjonalnych za 1000 zł, to jak mężczyzna, co tu się oszukiwać? Taki mężczyzna czasem wytrzymuje więcej, czasem mniej, a czasem po prostu wytrzymuje bardzo krótko. Kiedyś mój tata, wpadła mu w rękę taka kątówka, którą dostał w gratisie do wiertarki, która kosztowała 40 zł. Także możecie sobie wyobrazić, jakiej to było jakości, ale to było dawno temu. Pieniądze też miały troszeczkę inną wartość. No, niemniej jednak kupił taką kątówkę. Jak się okazało, kątówka nawet w środku nie miała łożysk, tylko tulejki stalowe, a sam silnik do obracania się po minucie był parzący. No i ta kątówka uległa uszkodzeniu, została z niej obudowa. No i mój tata wpadł na pomysł, żeby z tej obudowy, tej kątówki, zrobić coś takiego. Taką lampkę warsztatową, można sobie to zawiesić gdzieś, się pracuje w kanale czy gdzieś tam. Jest wygodny guzik, można włączyć i można go zablokować. Także takie fajne rozwiązanie. Abażur ze starej jakiejś tam lampki. Takie żyrandola, wykorzystany, zamocowany, żaróweczka na 230, kabel długi z odkurzacza. Także takie fajne rozwiązanie, gdyby ktoś miał taką. To właśnie jest, bo są dwa rodzaje jeszcze kątówek, takie z wyłącznikiem góry, to takie częściej stosowane do szlifowania i takie właśnie do cięcia z guzikiem tutaj, wygodnym, który w każdej chwili można odblokować, gdyby się coś tam stało. To jest właśnie niby ta z założenia do cięcia. No, jakby ktoś coś takiego miał, miał taki pomysł, potrzebę, żeby sobie zrobić lampkę, to taki patent. Także dzisiaj tyle, dziękuję, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Także dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach.